Pismo pana prezesa zachęciło mnie do utworzenia pewnej historyjki. Oczywiście nie utworzyłem jej sobie tak, wiecie, w głowie do końca, bo jeżeli to zaczęło mieć sens, mówię, dobra, to tam sobie coś wymyślę już pod koniec, no nie? Ale cała idea jest taka, tej mojej przygody z sądem i z panem prezesem, że zawsze możesz sobie wyobrazić najlepszy możliwy przypadek. Tak? Możesz. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację. Pewnego słonecznego dnia dzwonię do sądu, dzwonię na biuro podawcze, czyli na biuro interesantów. Odbiera telefon pani Magdalena Cios, pani Madzia. I tutaj cała historia się zaczyna. Pani Madzia mówi, dzień dobry, biuro interesantów, czym mogę pomóc? Dzień dobry, Rafał Stępniak. Dzień dobry, panie Rafale, co tym razem? Pani Madziu, chciałbym rozmawiać z prezesem. No, oczywiście, panie Rafale, zaraz połączę. Chciałbym jeszcze słówko z panem zamienić, panie Rafale, bo bardzo pan odmienił moje życie po tych instrukcjach, które pan mi dał. Teraz rozumiem, czym jest odkładanie słuchawki, rozumiem, czym jest podnoszenie głosu, rozumiem, czym jest niezrównoważenie siebie, więc teraz po tych pana instrukcjach, pana radach jestem zupełnie inną osobą, więc tak bardzo panu dziękuję. Oczywiście, co działają te instrukcje, tak, jak najbardziej. Więc bardzo proszę, łączę z panem prezesem. Pan prezes oczekuje, jak zawsze w czwartek, oczywiście pana. Dziękuję bardzo, pani Madziu, życzę miłego dnia, dziękuję, do widzenia. Dobra. Dzień dobry, pan prezes Sądu Rejonowego, pan Paweł Wysocki. Dzień dobry, Rafał Stępniak. Dzień dobry, panie Rafale. Co dzisiaj pan chciał ze mną omówić, panie Rafale? Dzień dobry, panie prezesie. Panie prezesie, potrzebowałbym chwilę uwagi, żeby pan wysłuchał mnie, zrozumiał i podjął stosowną decyzję, jak na rangę prezesa Sądu Rejonowego. Oczywiście, panie Rafale, jak zawsze. Oczywiście, panie prezesie. Tym razem dzwonię w takiej sprawie, panie prezesie. Zajmę się tylko jednym wątkiem. Chciałbym omówić ostatnią wokandę, panie prezesie, z panią Moniką Organiściak, sędzią. Tak, oczywiście. Uważam, że zostałem niesprawiedliwie potraktowany. Nieprawie zostałem potraktowany. Tutaj prezentuję panu materiał. Jeżeli pan chce, to może pan go nazwać dowodowym, czyli rejestrację z tego nagrania. Tak, oczywiście, panie Rafale. Bardzo proszę się przyjrzeć. Jednocześnie, panie prezesie, na dzień dzisiejszy proszę uwzględnić też to, że ten materiał, czyli tą wokandę, obejrzało na moim kanale około 14 tysięcy osób. Jak pamiętam, mówię z pamięci, na miesiąc luty. To jest dosyć wysoki wynik jak na to, co publikuję, bo też może pan zobaczyć, jaka różnica jest w zainteresowaniu akurat tą wokandą. I proszę zwrócić uwagę na komentarze oraz też proszę uwzględnić też materiały, które były wrzucone na Facebook przez pewną stronę, która zajmuje się niesprawiedliwościami, jak rozpoznałem ze strony urzędów i systemu, oczywiście, panie Rafale. I też tutaj udostępniam komentarze nieznanych mi osób, oczywiście wiadomo, że każdy może pisać co chce, proszę też to uwzględnić. Natomiast też proszę uwzględnić też to, że nie ma komentarzy pod tym filmem, pod tą wokandą, które potrafiłyby wyjaśnić, że to, co się wydarzyło, było prawe i sprawiedliwe. Wprost przeciwnie, panie prezesie. Oczywiście, oczywiście. Chwilę mija, oczywiście prezes obejrzał materiał, mówię, panie Rafale. Tak. No cóż. To, co się wydarzyło, panie Rafale, z perspektywy mojej, jestem zgodny z perspektywą ludzi, którzy mogli też napisać lub też polajkować lub też w jakikolwiek sposób odzwierciedlić wspólną myśl, która była ujęta w tych komentarzach. Też bym się przychylił do tego, że takie rzeczy w moim sądzie nie powinny się wydarzyć. Właśnie, więc panie prezesie, czy może być to uznawane za dotknięcie mnie w pewnej sytuacji? Oczywiście, panie Rafale, ponieważ nawet policja powinna zastanowić się nad tym, co się wydarzyło akurat na tej wokandzie i mądry policjant nie powinien w ten sposób reagować, szczególnie poza salą sądową. A policjanci byli wprowadzeni przez sędzią. Więc panie Rafale, tutaj jest kwestia szkody, bo oczywiście gdyby pan był na tej wokandzie, to oczywiście miałby pan wolny głos, jeżeli sędzia byłaby uczciwa. Też rozważamy, panie Rafale, uczciwą wokandę, czyli jeżeli pan mówi w temacie maseczki, to jest pan w sądzie i sąd osądza każdy przypadek indywidualnie. Każdy, proszę pana, jest indywidualny. Każdy ma własne powody. Każdy ma własne prawdy,
A to, jak żyje, jest jego prawdą. Tak, panie Pawle, oczywiście. Też to piszę o tym, też to rozpoznałem, że wszystkie prawdy są prawdziwe, wszystkie są równe i równoważne. Każdy ma swój własny, indywidualny system mierzeń i przekonań. I jakkolwiek rozumiemy rzeczywistość, to rzeczywistość jest na czymś oparta. Prawda, panie Pawle? Oczywiście, na czymś wszystko jest oparte. My też opieramy pewne rzeczy o coś, jakieś podstawy, tak? No właśnie, panie Pawle, tak, są jakieś podstawy. Takie podstawy podstaw i też można stworzyć obiektywne podstawy. Oczywiście, że można stworzyć. Można stworzyć matematykę liczbową, to są nasze obiektywne podstawy. Można stworzyć alfabet, to są nasze obiektywne podstawy. Jest wiele takich obiektywnych podstaw. Ale, jak obaj rozumiemy, nie ma z definicji obiektywnego doświadczenia. Oczywiście, że nie ma. Oczywiście, panie Rafale, nie ma takiego doświadczenia obiektywnego, bo przecież to jest proste. Ten, który jest drugi, jest subiektywny. Czyli nie można być obiektywnym, ponieważ jeżeli się jest obiektywnym, nie może tego zmienić. A że każde doświadczenie, każda sytuacja jest z gruntu neutralna, pozbawiona znaczenia, zero, i nasz system osobowy, nasze ja, jako że jest indywidualne i ma własną prawdę, nadaje znaczenie sytuacji. Właśnie. Oboje zgadzamy się z tym, że trzeba nadać znaczenie sytuacji z tego filmu. Oczywiście, że tak. Jako że rozumiemy energetykę naszych ciał, naszych umysłów, naszej fizyki, że nasza energetyka jest biegunowa. Pierwsze bieguny, które rozpoznajemy jako umysł, to jest to, co jest odczuciem, czyli możemy rozpoznać, czy jesteśmy w negatywnym stanie, czy w pozytywnym stanie. Tak? Oczywiście, że tak. W porządku. Więc albo coś jest pozytywne, czyli łączące, integrujące, wzmacniające, i jest też przeciwny biegun, spolaryzowany do tego, co powiedziałem, rozdzielające, segregujące, separujące. Tak, panie prezesie? Czy też ja, bo już nie wiem, kto to mówi tutaj, do kogo. W każdym razie, albo łączysz, albo rozdzielasz. Oczywiście, nawet jeżeli rozdzielasz, to też nie możesz w 100% czegoś rozdzielić, żeby było rozdzielone, bo zawsze ideą jest, że jedno jest wszystkim, a wszystko jest jednym. Nie może być dwa. Nie może coś zaczynać się od dwa. Coś może zaczynać się od jeden, albo coś może zaczynać się od wszystko. To jest biegunowość rozpoznawania rzeczy. Właśnie. Trzeba sobie zadać pytanie, czy ten jeden był potraktowany pozytywnie czy negatywnie przez jednego sędziego, który twierdzi dla siebie, że mówi w imieniu wszystkich. Więc ten jeden sędzia jest wszystkim i jednym. I teraz zajmuję się moją sprawą i tak właśnie jestem traktowany jak na filmie. Więc albo akceptujemy taki stan rzeczy, jaki się wydarzył, albo musimy uznać, że jest to szkodą, że jest to dotknięciem w sposób negatywny, ponieważ nastąpiły negatywne doświadczenia w postaci tego, że została użyta przemoc w sądzie, czyli w miejscu debat, w miejscu rozprawiania, w miejscu bronienia się, w miejscu argumentacji, w miejscu wolnego słowa. To jest to miejsce, które ma wykluczać jakąkolwiek przemoc ze strony systemu. Bo jeżeli system zakłada, że ideą jest, że nie ma przemocy, nie ma wymuszania siłą i tak dalej, ale sam to robi, to nie jest prawe i nie jest sprawiedliwe. Zachowanie takiej jednostki, która reprezentuje wszystkich, działając negatywnie, to jest idea właśnie osądu i to jest zabieranie komuś, czyli nakładanie na kogoś coś. Czyli to jest dominacja, to jest idea dominacji, więc sędzia chciał zdominować wokandę w ten sposób, żeby mnie nie było. Bo wtedy z definicji ma łatwiej, spokojniej, zrównoważenie. Właśnie zrównoważył się emocjonalnie. Powiedział, odetchnął i mógł robić to, co chciał zrobić, co zaplanował zrobić, co zdecydował zrobić. Tak. A jako że efekt tego działania był na moją niekorzyść, choć dostałem informację, że to było na moją korzyść, to
to było wbrew pismu, nie jest prawe i sprawiedliwe. Nie jest prawe i sprawiedliwe twierdzić, że jeżeli ja mówię nie i sprzeciwiam się czemuś, a ktoś mi mówi, że to nie jest na moją korzyść, to nie jest prawe i sprawiedliwe, szczególnie, że to wyszło z waszego budynku, z waszego telefonu, z ust jednego z pracowników. I jest na to nagranie, że osoba, która wyraża się do mnie przez słuchawkę ze strony sądu, kiedy pytam o wynik lub też sama określiła to jako sukces w moim postępowaniu. Czyli to jest korzyść. To nie jest moja korzyść. To, jak byłem potraktowany, nie jest moją korzyścią i efekt końcowy, orzeczenie, również nie jest moją korzyścią. A więc czym jest uzasadnienie takiego postępowania? Jest przekonaniem do negatywnej rzeczywistości. Uzasadnienie staje się wzmocnieniem orzeczenia. I to też ma przekonywać, ma wzmacniać i przekonywać, że to nie robi nic złego. Czyli skoro to jest moją korzyścią, to znaczy, że nie robi to mi nic złego, że tak zostawiamy to jak jest. Czyli jak ja mówię, dziękuję bardzo za waszą prawdę, że jestem zupełnie niepożądany, mam swoją prawdę, jestem zdrowy. I to chciałem przed sądem powiedzieć. Sąd siłą mnie stamtąd wyrzucił. Mecenas się słowem nie odezwał i jeszcze wsparł policję i panią sędzię. Skończmy z tym. Panie Kuźnicki. Właśnie. Więc dzwonię w temacie, żeby omówić kwestię odszkodowania za to, co mnie spotkało, ponieważ taka jest zasada, że w waszym systemie gry takie ustaliliście zasady, że istnieje system odszkodowania, czyli od tej szkody. A szkodą jest czas, szkodą jest to, że odczuwałem ból podczas leżenia, że odczuwałem nieprawo, że odczuwałem niesprawiedliwość, że odczuwałem nacisk, że odczuwałem agresję, odczuwałem te wszystkie rzeczy. I właśnie, tutaj powinno też być wynagrodzenie za moją siłę, że nie wykonałem gestów agresywnych w stronę moich oprawców. To był dalej dialog, to była dalej rozmowa, to była dalsza chęć bycia w tej pozycji obronnej. Jest szkodą, jeżeli usuwa się siłą kogoś z pozycji obronnej. To jest szkoda. I widzicie, tak by wyglądał scenariusz rozmowy pozytywnej dwóch ludzi. I ja bym na końcu zapytał, czy to ma sens pana Pawła Wysockiego. Panie Pawle Wysocki, ten materiał jest w internecie. Panie Pawle Wysocki, pan ten materiał słyszy. Panie Pawle Wysocki, proszę nadać sens temu materiałowi i odpowiedzieć mi na pytanie, czy zacznie pan działać w kierunku tego, żebym niezwłocznie otrzymał zadośćuczynienie, czy jakkolwiek chce pan to nazwać, ale to są pieniądze na moim koncie albo gotówka w kieszeni. Albo pan dalej nic z tym nie będzie robił i będzie się wymigiwał tym, że trzeba jakieś pisma, że to nie do niego, że to nie on, to nie u niego, on nie ma nic z tym wspólnego. Proszę pisać wszędzie, tylko nie do niego. Więc jeżeli pisze takie pismo i ten materiał prezes słyszy, jeżeli jest etyczny, to włączamy stoper. Badamy, co to jest w praktyce niezwłoczność, panie prezesie. Będziemy widzieć w praktyce niezwłoczność. Wiecie pan, ja badam sądownictwo i chciałbym zobaczyć w praktyce to znaczy niezwłoczność. Naprawdę. Więc panie prezesie, stoper ruszył.